Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się kolejny już raz w grze Dziedzictwo Hogwartu. No i tak, na wstępie jesteśmy znowu w klasie profesora Figa. I jesteśmy tutaj ze względu na ten posążek i pewną rzecz. Chcę wam tylko wspomnieć o tym, po czym i tak nie zrobię niczego, ale tak. Dostałem dosyć nieprzyjemnego spoilera odnośnie tych posążków, więc tak. Ty dokładnie wiesz, kim jesteś, osoba, która mi to zaspoilowała. Nie dziękuję ci ponownie. Niestety tak, cała przyjemność z odkrywania sekretów z nimi związanych została mi zabrana, ale tak. Chcę wam tylko powiedzieć, że kiedyś może powinniśmy się dowiedzieć, jak to działa. A jeśli nie, no co? A jeśli nie, to tak. Powiedzmy, że kiedyś sam też wam to pokażę, powiem. Ale tak. Z nimi coś jest. To już mogę od góry powiedzieć. Niestety. A teraz już tak z milszych słów, lepszych sytuacji i tym podobnych. No, kolejny odcinek. A co za tym idzie, możemy w sumie zająć się kolejnymi różnymi sprawami. Zacząłbym w sumie od robienia paru questów. Takich tak typowo może pobocznych. Chociaż czy jest coś takie istotne, to nie wiem. Chociaż wiecie co, nie. Poboczniki będziemy robić dzisiaj. I w ogóle dzisiaj tak bardziej spokojnie i tym podobne. Ale powiedzmy, że na razie pójdźmy na zielarstwo. W ten oto sposób powinniśmy dostać nową funkcję. Jak zauważyłem, większość lekcji daje nowe funkcje. Przy czym podejrzewam, że tą funkcją będzie prawdopodobnie nowe zaklęcie. I to nawet osobiście jestem w stanie stwierdzić, jakie to mogło być zaklęcie na bazie tego, jak to sprawdzaliśmy. To jest to. Przecina obiekty i przecinków z daleka, znając przy tym pokaźne obrażenia. Tak, to jest dokładnie to. Aś kogoś zastanawia, czemu podejrzewam to, a nie coś innego. Odpowiedź jest bardzo prosta. Na zielarstwie pracujemy z roślinami. Praca z roślinami pewnie będzie oznaczała jakieś, jak to się nazywa, pnącza, które będą przeszkadzały we wszystkim i tym podobne. A za tym idzie to zaklęcie przecinające, może być tym, czego potrzeba, żeby, no, pozbyć się tych wszystkich problemów. Więc tak, podejrzewam, że to dostaniemy. Jeśli będzie jednak to coś innego, no to okej. Co by to było, nie było i tak będzie fajnie. Ewentualnie, co jeszcze może być, to w sumie opcja hodowlania właśnie własnych roślin, bo to też wiem, że będzie, bo to jest oczywiste, patrzę na to, że odbieraliśmy jakieś donice, nasiona i tym podobne rzeczy. Ale tak, przy okazji Revelio, oczywiście, bo problem zapomniał o Revelio. Są tu jakieś roślinki. Okej, widzę już kartkę Revelio. Dlatego, że chce się skupić właśnie na bieganiu, jakichś takich może zadaniach pobocznych, czy nawet zwykłych, to i tak Revelio raz na jakiś czas trzeba będzie rzucać. I okej, drzewo w szklarni. To olbrzymie drzewo rośnie w samym środku szklarni Hogwartu. Jego korzenie sięgają równie głęboko, wiją się tak samo jak szkolne podziemia. Okej? Nic więcej mi tu nie dzwoni, więc chyba jest dobrze. I tak, tutaj znowu zamknięte rzeczy, niestety. Tam dalej słychać jakieś dzwonienie znowu. Więc powiedzmy, że po prostu pozbieramy rośliny i przy okazji spróbujemy znaleźć... Tak, spróbujemy znaleźć po prostu źródło tego dzwonienia. Jeśli nie wyjdzie, to trudno. Okej. Jakieś szkolne lochy. Których nie dzwoni, ale jest skrzynka. Skoro jest skrzynka, oznacza to mniej więcej tyle, że... Chyba muszę po prostu znowu ją oszukać, tak samo jak oszukiwałem tam wtedy. I zaklęcie niewidzialności, no i teraz ją otworzyć. Tak. Dokładnie. Okej. Nie będę ukrywał, wkurzało mi te skrzynie, ale teraz, jak już mam zaklęcie niewidzialności, to w sumie... Nie uważam, żeby było aż takie okropne. Tak. Kartka dzwoni w jakimś tutaj miejscu mniej więcej. Co oznacza, że prawdopodobnie trzeba będzie wejść do samych szklarni tych tutaj pobocznych, żeby tam móc coś ogarnąć, więc... Zanim lekcja, to jeszcze właśnie chciałbym tutaj pobiegać, ewentualnie poszukać, czy może coś podniesiemy. Po czym zaczynamy lekcję z zielarstwa. Tam mamy eliksir wigenowy. Miły elemencik. Nie powiedziałbym może, żeby jakiś mega potrzebny, głównie dlatego, że zapominam pić te eliksiry podczas bitew. Ale ogólnie na pewno no, przyjemny dodatek. I okej, bardzo głośno coś dzwoni, co oznacza mniej więcej tyle, że pewnie jak tu zejdziemy, to gdzieś tutaj będzie ta cała kartka. Uwaga i... albo ją widziałem, albo prawie ją widziałem. Okej, widziałem. W takim wypadku kolejna strona i to jest sterwalne śliwki. Okej. Co ciekawe, gdzieś już to było wspominane, ale okej. Fajnie, że przynajmniej mamy tutaj większe informacje o tym. Ten pomarańczowy, przypominający żółtkiewkę owiec unosi się, gdy rośnie. Niektórzy wierzą, że zwiększa on zdolności akceptowania rzeczy niezwykłych. Czy coś więcej tutaj będzie? Nie, nic już tutaj mi nie trąbi, nie dzwoni, więc... w takim wypadku możemy biec na lekcję zielarstwa. Po czym odwiedzimy tą dalszą... przyjaciółkę, koleżankę, nie wiem jak nazwać to... Nati. Przynajmniej taki jest plan. W dalszym ciągu może jakiegoś poboczniaka jeszcze zrobimy, ewentualnie jeśli zejdziemy wrogów, to sobie poturlamy się po podłodze, żeby no, pounikać ich ataków. A póki co zajęcia z zielarstwa. Okej. Professor Garlic, how wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for Auntie. Okay. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Okay. Widać, że ma pasję roślinną, jeszcze ciągle gada tak po roślinnemu. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Okay. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Okej, Mędrę i krót po angielsku, po polsku mandragora. Okej. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Okej. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Okej. Okej. Oj, oj, chyba szkołę zepsuliśmy. Dobra. Dobra, udało się, sukces. Tylko jedno... tak, tylko jeden sufit rozbity. Mogło być gorzej. Tak, oczywiście, reparo. Jakby nigdy nic naprawił, wszystko. No i sprawy nie było. Tyle? You can all get started. I need... I wonder if hippogriffs like knotgrass. Nagle ktoś przerwał, ale tak, ja muszę zamienić słowo z... Chyba chodziło o mnie, że z nowym, ale tak. Yes, professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Okay. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Okay. Pick them up in Hogsmeade. Okay. Widzę, że jest przygotowany. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Oczywiście. Ale okej, w takim wypadku widać, że pierwsze co będziemy się uczyć tutaj sadzić. Okej. Cały stół? Chyba ci doniczka tylko jedna, ale okej. Okej, ja jeszcze nie miałem tych zajęć, ale dobra. I też mam, jak na razie, tylko i wyłącznie dyplom. 10 minut. Aha. O super. No super, czyli prawdziwy czas. Nie lubię takich rzeczy, no ale okej. Okay. What say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. Chińską kląsającą kapustę. Niebezpieczne. Outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Okay. Hello. Okay. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Okej, trzeba prowadzić I mamy nowego kolegę. Leander, czegoś tak. Excuse me. Your duel with Sebastian, and he's good. Thinks he's really good, but you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. Okej. Szkoda, że te dialogi tak przerwałem. Ale tak, Królestwo Chińskiej Konsencji Kapusty. Szkoda, że już tu byłem wcześniej, o tym nie wiedziałem, ale dobra. Okej, czy to jest chińska konsencja kapusta? Okej. Trzymaj tab I naciśnij myszkę, aby otworzyć menu podręczne I przypisać chińską konsensują kapustę. Następnie naciśnij tab, by użyć swoich... Znaczy... Eliksir ten cały jeden, który znamy, tutaj... Maxima... Jakieś rzeczy... Okej, Mandragora, eliksir niewidzialności, napar gazowy, eliksir skupienia, jadowita tentakula, okej. No I tutaj mamy chińską konsensują kapustę. Okej. Dobra. I co teraz? Okej. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Okej. Dobra, czyli mamy kapusty bojowe. My kind of plants, not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. Wsparcie od kapusty. Znowu nawiązanie do kampanii, którą ostatnio prowadzę. Jakiś czas temu właśnie jedna osoba grająca, tak, miała dosłownie postać, można powiedzieć, leśnego ducha, który przybierał postać kapusty. Więc tak. Ciekawa sprawa. Tutaj teraz mówimy o wsparciu od kapusty, jak dosłownie moja grupa przez pewien czas była wspierana przez, najłatwiej to określić, kapuścianego ducha. Wiem, że może dziwnie brzmieć, ale tak... Moje sesje zazwyczaj nie należą do najspokojniejszych, najnormalniejszych. Przynajmniej z tych, które ja prowadzę. Bo to takie, w których uczestniczyłem, to były dosyć normalne, spokojne, fajne. Oj, Czyżby coś tam się stało niedobrego tutaj? Pewnie, nie wiem. Ale tak, idziemy do pani Garlic, czyli pana i... tak, pani profesor Czosnek. Chyba tak się pisał, Czosnek? Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Okay. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Nie, no są ciekawe. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Strasznie taka radosna, energiczna i tym podobnym. No, lubię ją. W sumie jak większość postaci tutaj. Okay. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Nowa misja dostępna. Okay. Czy tutaj coś to jest nowego, czy raczej to jest to samo, że tak to określę w głównym zamierze? Ale powiedzmy nowe z perspektywy ten, jak to się nazywa? Z perspektywy właśnie... Powiedzmy... Jak to się nazywało? No nowe z perspektywy, powiedzmy, właśnie tego, że odblokowaliśmy kapustę. Dobra, tak czy inaczej, bierzemy szybko jakieś zadanko poboczne, po czym pomyślimy co dalej. Dobra, dobra, przestań marudzić. Tym coś to jeszcze Revelio właśnie. Może gdzieś tutaj coś wyjątkowo byśmy znaleźli. Ale nie, nie widzę, żeby cokolwiek było, więc... Dedalian Keys are back. Aren't they brilliant? No wiem o co chodzi, ale porozmawiajmy. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Dedalian Keys are back. The what keys? The Dedalian Keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Okay. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Dobra, czemu nie? Zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Powinniśmy ich nasłuchiwać? If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Okej, widzę, widzę, widzę. Nie wiem, czy to jest to, czego szukamy, ale bardzo możliwe, że tak. A, to pewnie co? Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Okej. Czyli jestem w stanie szukać tych gargułków teraz nawet i je zbierać. Myślę, że trzeba będzie mieć miotłę. Ale dobra, skoro gra pokazuje, że mogę już teraz, to czemu by nie? Mogę się tym zająć po prostu. Więc okej, mamy nasz dzisiejszy cel. Zajmijmy się zbieraniem gargułków. No i przy okazji... A poza gargułkami możemy właśnie też iść na tą wieżę, szukać tych kluczy. O czym by nie w sumie. No i przy okazji Revelio też będę rzucał wszędzie, gdzie się da. Co się stało w ogóle? On jakby podłoga była toksyczna, ale okej. Nie ten czar. Kurczę, przydałoby się ich więcej. Widzę, że będę mógł mieć chyba trochę więcej, no ale... Niestety na razie nie jestem w stanie tego, powiedzmy sobie, zaoferować, więc... Chyba wiem, gdzie to było. Chyba, bo nie jestem pewny, ale... Jednak nie. I wonder if you might be able to help me with a small project. Pomogę oczywiście, drogi kolego, ale na razie mamy jakby trochę istotniejsze sprawy. Okej. Jak chociażby właśnie skrzynkę. Muszę otworzyć po cichu. Czy te całe gargułki, czy jakkolwiek inaczej to się nie nazywało. Nie wiem, czy mógłbym już jej mówić o tym, że pierwszego mam. W sumie możemy sprawdzić. Hello, Zenobia. What did you need help with? Okej. Tutaj pominąłem, ale... Przypomnij proszę, z czym potrzebujesz pomocy, to jest takie... No... nie chciałbym mówić głupie, no ale niestety tak, głupie. Znaczy, dialog sam z perspektywy ogólnej może mieć sens. Dodaje trochę takiej ludzkości tym postaciom. Pod tym względem, że mogą przyjść się spytać o coś, bo już nie pamiętałem, co miał zrobić do końca. Ale nie ma sensu z perspektywy, powiedzmy, tego, że mamy właśnie tutaj ten magiczny podręcznik ze spisem wszystkich zadań, który rzekomo po prostu mamy ze sobą, więc tak. Jest to zarówno mechanika gry, jak i też aspekt prawdziwie no w świecie. Tak, tak. Nie ten przycisk. To jest takie miejsce, okej. Pewnie go nie znajdę, ale i tak warto patrzeć, a nie. Tędy nie idziemy, bo nie ma po co. Ale nadal, jeśli znajdziemy takie miejsce, to warto o tym pamiętać. Musimy po prostu wziąć... Sensu... Ja się dzisiaj za bardzo gubię. Za bardzo się gubią. Widziałem dwa koty w jednym miejscu, czyli koty się poruszają, co ciekawe. Się pewnie zawsze w jakichś konkretnych miejscach muszą one być i tyle, ale tak... No i to mogło być to miejsce, w którym... Gdzieś powinna być ta ćma, więc... Mamy ją. Dobrze, dobrze, Gwiezdny Kluczu, znalazłeś ćmę. Jestem z ciebie bardzo dumny. W takim wypadku zanieś mnie, póki zanim o nim zapomnę. A jak już to zrobimy, to będziemy mogli właśnie spokojnie zająć się dalej innymi rzeczami. Przy czym, tak, no najbardziej jestem zadowolony z tego, że w końcu znaleźliśmy tą ćmę, nawet jeśli przez przypadek. Nie ukrywając, wcześniej mnie męczyło to, że znalazłem to miejsce, ale samej ćmy już nie mogłem. Dobra, dzięki za kolejną kartkę. Jest tu 19 z 25 potrzebnych, żeby, no, osiągnąć ten, jak to się nazywa. Wyższy, no, próg tego challenge'a, wyzwania, czy jak inaczej by to nazwać. No, ale tak, tak czy inaczej... Revelio, bo czemu nie? Pasuje mi tutaj gdzieś czymś? Tylko mi się wydaje. Nie, ja hałasuję, tak. Problem tylko w tym, że nie umiem otwierać drzwi, więc... Chyba nic tutaj tak nie zdziałam. Chwilowo. Za tym idzie... No, chciałem powiedzieć, że możemy sobie spuścić to miejsce. Ale to... Byłoby to mocno właśnie przesadzenie. Nie mam zamiaru sobie niczego odpuszczać. A co najwyżej... Mogę chwilowo zająć się innymi sprawami niż... No, niż samo to... Jak dostać się do tamtej kartki? Czyli znowu muszę zmieniać zaklęcia. Trochę będzie to męczące, no ale... Wolę już zmieniać te zaklęcia. I robić wszystko na bieżąco, niż tego nie robić, więc tak... Tam 21 strona. Znowu mi coś brzęczy, więc... Miejmy nadzieję, że zaraz znajdziemy tą zaginioną kartkę. Brzęczy. Jeśli nie, to... No wcześniej czy później będę musiał to zrobić, bo ja nie odpuszczę sobie, dopóki nie będę miał wszystkich. I dobra, mamy ją. Jeszcze taka z opisem, jako to bywa z wszystkimi tymi brzęczącymi. Ale tak, gobelin Barnabasza Bzika, okej. Okay. Gobelin ten przedstawia niezbyt rozważne próby nauczenia troli baletu przez czarodzieja Barnabasza Bzika. Można sobie tylko wyobrazić, jaki wpływ jego powodzenie miałoby mieć na świat sztuki. Okay. Ale mi się zaplątało czytanie i tak dalej, ale... Da się to podpalić? Czy to sprawdzić? Jeśli się da, to... Wow. Nie. To wyjątkowo się nie da, a w takim wypadku... Chyba na co dzień bardziej się przyda Levioso niż Lumos. A i tak, najbardziej ze wszystkich rzeczy mi się Revelio przyda. Zmienicie mojego zdania na ten temat, niestety. Nieważne, jakbyście próbowali. Jeszcze wyżej, albo mogę zajrzeć tutaj. Okej, jakaś nowa notatka. Nowe jakieś prywatne... jak to się nazywa? Dokumenty? Podobnie, jak zazwyczaj nie będę ich czytał, bo to jest akurat... Jak na mój gust trochę zbyt skomplikowane do czytania. Albo inaczej mówiąc, nie mam na to ochoty i... Chyba nauczycielka. Tak, wolałbym się skupić po prostu na podróżowaniu po różnych innych miejscach i tym podobne. Teraz tak, czy tutaj coś będzie? Chyba chwilowo nie, więc tak, skoro nie ma, to możemy wyjść tutaj. Okej, jest klucz. A, ja pójdę do tej szafy. Okej. Okej. Już rozumiem. O, ja nie lubię takich rzeczy, które będą wymagać po prostu refleksu. Okej, nie jest aż tak źle. Ale dobra, mamy pierwszy... Stara moneta, może Nelly będzie wiedzieć, co oznacza. Jest to do skrzyni domu. To już wiem. Przy czym, jeśli się mylę, możecie mi to oczywiście powiedzieć. Ale to jest po prostu mój strzał, że to do skrzyni domu będę musiał dać. Po prostu zbyt podobna ta skrzynia była ze swoimi wzorami, żeby to nie było do tego. Tak czy inaczej, no, pójdę i przekażę informację. Were you able to follow one of the Dedalian Keys? Hello, Nelly. I managed to get a Dedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Czyli wiedziałem, że jednak to. For so much effort, the prize must be something grand. Dobra. Teraz tylko... Dobra, tutaj do sali wspólnej Hufflepuffu. Muszę to po prostu sprawdzić, nie ma, że nie. Jak już się tak w tym zaangażowałem. Tak, lepiej doprowadzić po prostu chociaż to jeden krótki wątek do końca. No i teraz tak, pokój wspólny, skrzynia domu jest tutaj. Dobra, dobra. Dobra, cicho. Okej. 16. Betonów domu. Czyli to będzie jakiś alternatywny taki challenge, ostateczny. No dobra. No dobra. Jeśli tak ma być, niech tak będzie. Co tu jeszcze mamy? Zajęcia z eliksirów. Wiecie co? Nie będę szedł już na zajęcia z eliksirów. Dokończmy chociaż jedną robotę porządniej, inaczej mówiąc... Spróbujmy chociaż odnaleźć te wszystkie gargułki, czy co, czy jakkolwiek się te dziwne rzeczy będą nazywać. Jak już odnajdziemy, co chociaż, no... Chociaż na tym poprzestaniemy z dzisiejszym zwiedzaniem. Następny odcinek będzie oczywiście spotkaniem z Nati. Ewentualnie znowu jakieś poboczniaki. Po czym jeszcze kolejny będzie już z eliksirów. W międzyczasie oczywiście postaram się w własnym zakresie... A, jak to się nazywa? Postaram się we własnym zakresie po prostu odebrać te kabazie, które tam są i... Ha. Już widzę, gdzie to jest. Muszę teraz tylko znaleźć dobrą perspektywę, żeby to... Akią złapać. Nie jest trudno to znaleźć. Nie będę się kłócił z tym, że to może byłoby trudne czy coś, bo mam Revelio. No ale mimo to, i to powiem wam szczerze, nie będę może narzekał na to, że to jest jakieś bardzo proste i tyle. Bo żeby nie było, znam, jak to najłatwiej określić, alternatywną wersję takich elemencików. Nie do końca takich samych, ale tak. Najpierw model do wyżej z ręki przeczytam, potem powiem, o co chodzi. Ten stojący model wielkiej dłoni stanowi pomoc naukową na zajęciach wróżenia z ręki. Zależnie od kątu, pod jakim będzie się z niego wróżyć, będzie mieć albo wyjątkowo długie życie, albo najpewniej czeka go śmierć w przeciągu 2 tygodni. Ale tak, wracając... Mogę mylić trochę fakty, ale z tego, co się orientuję, to Dragon Age Inkwizycja. Oferował też dużo właśnie takich teoretycznie podobnych znajdziek. By teoretycznie, gdyż pod różnymi względami ono się różniło oczywiście, no bo nie ma przypadku, żeby takie same znajdźki były w kilku grach. Ale to teraz jest moim głównym jakby głównym informacją, którą chciałem wam przekazać, co raczej to tam ciężko było je znaleźć oryginalnie, czy tam w sumie ciężko było znaleźć obiekt, który w ogóle je podświetlał. To potem, jak już się ten obiekt znalazł, to potem jeszcze trudno było w ogóle z nimi działać jakkolwiek inaczej. To pod każdym względem były bardzo męczące. I... Powiem, żeby to było złe. Po prostu może się okazać, że jestem już... To dziwnie już zabrzmi, ciekawe, że jestem jeszcze nadal bardzo młody, w pełni sił i tak dalej, ale... Jestem zbyt zmęczony tym wszystkim, żeby grać w gry, które oczekują ode mnie nawet nie tyle, co powiedzmy 100% ogarnięcia mentalnego i po prostu uwagi cały czas na 1000%. To wręcz po prostu takich aż tak super precyzyjnie niszowych rzeczy do wyszukiwania samemu. Lubię to, żeby nie było, nie będę po prostu mówił, że nie chcę tego, że tego nie lubię. Bo ja to uwielbiam. Ale... kontynuując. Muszę iść za domem, muszę iść za kluczem. Wiem, dokąd on pójdzie, no ale już... To jest dla mnie istotniejsze niż... Jeszcze... gargułki, czy jak to się nazywało. Bo gdzieś tam widziałem wcześniej tą szafę, więc... Czy to było tutaj? Nie, to nie było tutaj. Padłem ofiarą zmiennych schodów. Na to wygląda. Padłem ofiarą zmiennych schodów. Cóż... Mam nadzieję, że ten klucz poleciał tam, gdzie myślałem, że poleciał. Bo jeśli poleciał gdzie indziej, to będzie problematycznie. Tak, poleciał dokładnie tam, gdzie myślałem, że poleci. Więc brawo ja. Ale okej. Nie wymaga też takiego wielkiego refleksu, jak myślałem, więc nie jest aż tak źle. Ale dobra, mamy kolejny żeton. I teraz tak, żeby nie męczyć was znowu wchodzę tam ponownie, spotkamy się jak już będę przy miejscu, w którym teoretycznie gargułki powinny być schowane. Okej, potencjalnie już tu jesteśmy. I przykład znalazłem coś takiego, więc... Nie, nie sięgnę incendio. A szkoda. Dobra, dobra. Ja jeszcze wyżej, bo cóż... Dosłownie lada moment musi to być. Nie wyobrażam sobie, żeby to miał prowadzić jeszcze znacznie wyżej. A jednak... Jeszcze wyżej. Jakoś inaczej trzeba się tam dostać. Też. Będziemy dzwonić tutaj karteczkami, znajdźkami, innymi takimi dziadostwami. A ja się będę biedny męczył, nie wiedząc jak tam się dostać. No cóż. Jak na razie te gargułki są moim celem. Okej, czyli już przypomina się. Okej, to nawet fajne, takie, że nawet taki tekst. Nie mówię, że trzeba dużo więcej. Ale właśnie nawet taki tekst. Lepiej będę wpatrywał wysokich miejsc czy coś. No po prostu... Wystarczy tyle naprawdę powiedzieć. Już będzie ok. Ale dobra, przy okazji mamy kartkę. Z jej. Co my tu mamy? Katułka czarognia. Czarognia spoczywa w tej starożytnej, wysadzonej klientami skrzyni. Szara służy do wybierania reprezentantów Turnieju Trójmagicznego od czasu jego ustanowienia pod koniec XIII wieku. Okej. Przy okazji właśnie zapomniałem jeszcze odebrać tutaj kolejną nagrodę. Teraz ostatnie wymaga od nas 50. Będzie to uroczysta szata Hogwartu. Będziemy mieli taki brzydki, uroczysty strój. Przy czym... Nie mówię, że brzydki tak po prostu, bo chcę tutaj kogoś urazić, kto to tworzył czy coś, ale... Mówię brzydki, po prostu... Wątpię, żeby dużo osób chciało tak chodzić ubrane. Ale okej, mamy jeszcze jednego. Tak, Izba Pamięci. W pokoju tym znajduje się Puchar Domów, trofea Quidditcha, trofea pojedynkowe i inne nagrody przyznane uczniom. Uczniowie popełniający wykroczenie polerują tu ręcznie srebra, by pamiętali o tym, jak ważna jest ciężka praca. Okej. Czy to jest? Nagroda Hogwartu w dziedzinie zielarstwa. Uznanie za wzorowe umiejętności w dziedzinie zielarstwa Hogwart przyznaje tę specjalną nagrodę Mirabel Garlic, uczennicy 7. roku z domu Hufflepuff. Jej praca z roślinami od mandragory i jej mioły, poprzez szeroko bulwy, aż poskoczące bulwy, przekroczyła wszelkie oczekiwania. Najlepsze, że tak sobie ukradliśmy plakietkę. Głupie to jest. Ale dobra, coś mi tutaj głośno dzwoni, więc może zaraz coś znajdziemy. O, jeśli znajdziemy coś tam wyżej. A na razie nie jestem w stanie tam się udać niestety. I też gdzieś będzie? Znowu? Ja nam gdzieś dzwoni, ale no nie widzę, żeby gdzieś miał być. To już znalazłem te tutaj chyba. No. Dobra, znalazłem tutaj wszystkie potencjalnie, więc... Ostatni był piętro niżej chyba. W takim wypadku... Mogę tu jeszcze szukać niby tej... kartki. Oczywiście, że wezmę. Dobrze, że wróciłem. Ale tak, zbroja trolla. Ta nietypowa zbroja została wykonana dla trolla. Samo to, że przetrwała, jest zadziwiające, gdyż trolle zwykle nie noszą zbroi. Prędzej by ją roztrzaskały w zmieszaniu lub złości. Okej, czy jeszcze coś tutaj słychać? Nie, nie słychać. Więc albo już znalazłem tą kartę, albo będą tu jeszcze jakieś inne później. Co nie zmienia jednak faktu, że póki co nie ma co się tym przejmować, szukać, męczyć i tym podobne. Biegnijmy po prostu w poszukiwaniu ostatniego z tych gargułków. I jak już to załatwimy, to cieszymy się tym, że kolejny dobry uczynek wykonany. No, o ile się uda. Bo możliwe, że ten jeden będzie jak na złość umiejscowiony gdzieś specjalnie z jakąś zagadką, której nie jestem w stanie teraz rozwiązać bez robienia przykładowego brute force'a. A nie ukrywam, nie chce mi się robić brute force'ów. Nie lubię takich po prostu sposobów na zagadki. Chociaż... Zdarzają się sytuacje, w których czuję, że muszę. Czy tego chcę, czy nie. Dobra, najpierw odpalamy to przy okazji. A druga sprawa, mamy go. O tutaj, dobra. Fajnie by było, gdyby moje Akio zadziałało. Okej, zaraz pójdziemy, tylko czy... Właśnie chciałem się spytać, czy Revelio nie zamruczy, czyli na coś i zamruczał. Dlatego też no... Zanim pójdziemy dalej, to wypadałoby chociaż trochę tutaj pogrzebać ponownie. To było tam chyba wyżej. Przynajmniej tak mi się wydaje, z otoczenia. Ewentualnie się nie tam wyżej, co tutaj może coś. Zaraz zresztą się zobaczy. Nie, znowu tutaj niżej schodzić to na pewno nie. W takim wypadku warto zobaczyć tutaj od razu tą zagadkę. Czy będzie rozwiązana właśnie gdzieś w okolicy. Tak jak mnie się wydaje się. No, tak jak mówię. To jest jeszcze takie moje spostrzeżenie, te zagadki zazwyczaj nie wybiegają daleko od oryginalnego miejsca, gdzie się znajduje. No tabliczkę na ćmie, że tak to nazwę. Teraz nie wiem, czy mi się tylko wydaje. Czy tak, jest wieczór. Jest wieczór. Cóż, skoro jest wieczór, to jeszcze tak przy okazji może warto byłoby pokazać jedną rzecz, o której mówiłem na początku odcinka. Najgorsze jest to, że ja sam nie wiem, czy gra to będzie pokazywać, tłumaczyć, czy nie. Gdybym miał pewność, że tego nie pokażę, właśnie tych statuł, to bym po prostu wiedział, że mogę na pewno wam je pokazać, wytłumaczyć samemu. Chyba, że nawet na razie nie można tego robić. Ale tak, no. Powiedzmy, że póki co się z tym wstrzymam. Oczywiście, jak zwykle mówię coś odnośnie roboty, jak skończyliśmy. Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? To oczywiście, że tak. Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful! I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which. Now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Miał pomysł albo okropny pomysł. Kurczę, no. To jest dobry pomysł ogólnie, ale nie wiem, czy się znajdzie ktoś taki. Powiedzmy wspaniały. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Udało się. Rozwiązane. Tym samym zdobywamy kolejną ozdobę na różdżkę. Będzie ładniejsze niż to, co znalazłem, czy nie? A no jest ładna. Ale nie, ja nadal zostanę przy tej jednej, jakoś tak najbardziej mi się podoba. I tak, no. W tym momencie na tym kończymy. Więc tak, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z rezultatów, że wam się to wszystko podobało i tym podobne. Okej, i tak, no ja bym już kończył. No ale skoro zobaczyliśmy klucza, to... No, wypadałoby jeszcze za nim pobiec. Tak. Gdzie on teraz poleciał, to ja już nie mam pojęcia. A nie, dobra, tam jest szafa. Pewnie tam już, tak, tam już siedzi. Zauważam, że zazwyczaj co do najbliższej szafy lecą. Tak było w poprzednich dwóch przypadkach, ale dobra. No to tak, jeszcze tylko pozostało walnąć klucza. Ach, nie udało się tym razem idealnie. Trzeba będzie spróbować jeszcze raz. I jak już go walniemy, otworzymy kolejną monetkę, to będziemy w stanie już zakończyć odcinka. Uwaga, uwaga i sunie. Dobra, daliśmy radę tym razem. Już myślałem, że znowu ucieknie, ale okej. Moneta Hufflepuffu zdobyta. Więc cóż. No, jak mówiłem, ja na tym kończę. I pomiędzy tym a następnym odcinkiem, którego pewnie będę nagrywał za chwilę, to ten. Jeszcze pójdę odebrać sobie tą całą kapustę, czy nie kapustę, co to ja tam sadziłem. Nieistotne, ale tak, no ogólnie to, co sadziłem, to właśnie idę sobie odebrać. Po czym tak, następny odcinek zaczniemy od... To w sumie nie wiem czego. Może do jakiegoś popleczniaka, może już od spotkania z Nati. Tak czy inaczej, no to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej.